Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj szybko chciałem mówić kilka walk z Gali MMA VIP 4. Oczywiście nie wykupiłem Gali, obejrzałem. Kto ma wiedzieć, ten wie gdzie. Mam nadzieję, że większość z Was też tam obejrzało. Ale do czegoś Wam się przyznam: mój przyjaciel wykupił, i nie wiem, co mam z tym gościem teraz zrobić. Odpuścić mu, czy go pogonić. Ale dobra, nieważne, kupił to, kupił, niech ma. No, i słuchajcie, kilka walk mnie tam interesowało. Nie powiem, że nie. I pierwszą z nich jest pasternak Miklasz, którą pasternak wygrał. Pewnie bez problemów, tak jaki miał plan, tak wykonał. Następna walka to jest walka Kazika z Rafałem Leckiewiczem. No i Rafał Leckiewicz nie pozostawił złudzeń o swoich umiejętnościach. Można kogoś nie lubić. Można lubić, ale trzeba powiedzieć prawdę. Kazik pokazał, że ma jaja, wyszedł do gościa, do zawodowca. Wyszedł do zawodowca i spoko. Ciężko znokautowany, ale okej. Okay. Brawa mu za to, że wyszedł. Kolejna walka to Boski Roman Matic GSP. Chyba najciekawsza walka, jaka się tam odbyła. Bardzo wyrównana. Boski Roman ją wygrał, bo wypunktował GSP. Co mi się po walce nie podobało, nie wiem, może GSP. Po ciosach po prostu nie wiedział, co mówi, ale wezwał DJ Dexa. No ja osobiście uważam, że GSP nie ma żadnych szans z DJ Dexem, bo tamten to jest zawodnik cały czas w treningu i naprawdę, naprawdę ma duże umiejętności. No ale skoro wezwał, to wezwał. Nie ma co drążyć. No i walka wieczoru. Najman Misiek zdarzył. No Misiek mnie zaskoczył pozytywnie, jak na 60-letniego gościa owalił się na Marcina i go tam całą pierwszą rundę trzymał w parterze. Ale w drugiej niestety sędzia przerwał po... Nie, tak naprawdę nie wiadomo po czym, bo tam Misiek nie dostał, nawet go nie zachwiało i uważam, tak samo jak Misiek z Nadarzyna, że y, wygrał sędzia tą walkę. Można było ją pociągnąć dalej, a nie mówić, że chodzi o zdrowie zawodnika. No i teraz nasza wisienka na torcie. Andrzej to jest Tomasz Hit słuchajcie przy tej walce zatrzymamy się na dłużej bo sama walka jak to walka Andrzej znokautowany i to bardzo ciężko odkleiło mu się coś i to co się działo po walce to trzeba o tym powiedzieć i to nam zajmie trochę czasu ale ogólnie Andrzej bez planu bez niczego Tomasz Hit po to żeby zabić tak jak to się robi na ulicy Ciężki nokaut na Andrzeju. No i tyle. Co tu dużo gadać. Andrzej trenował, nie trenował. Nie wiadomo, ale nie ma pojęcia o biciu się. I naprawdę martwię się o niego. Chociaż dobrze, że po tej walce pokazał nam swoje papiery. Bo to było mu potrzebne. Tutaj macie właśnie te papiery. Andrzeja niby. Bo tam też nie ma imienia, nazwiska. Że Andrzej jest niezdolny do walki. To więc moje pytanie: po co Andrzej to zaczynałeś? Ale dobra, przejdźmy do dalszej analizy. I słuchajcie, nie jest wstydem zostać znokautowanym, bo przecież nie jeden z mistrz leżał na deskach. Tak samo jak nie jest żadnym osiągnięciem wyjściem do klatki, jak to Andrzej tłumaczy, że to już samo wyjście do oktagonu to już jest coś. Nie, to jest też normalna sprawa. Ale oczywiście, Juro musi wszystko wywyższyć. Ja ci, Andrzej, powiem tylko tyle. Za chwilę pokażę te wszystkie Twoje tłumaczenia, Twoje posty. Ty po prostu wziąłeś się za coś, o czym nie masz pojęcia. Ty nie miałeś żadnego planu, niczego. Zmarnowałeś kolejną rzecz, jaką jest obóz bokserski, na którym byłeś dwa razy. Tomek Hit nie trenował w ogóle. To, co że on parę story wrzucił, to nie były treningi. Zniszczył cię gość, który jest w melanżu, a ty byłeś u takich trenerów. Miałeś taką okazję, że gdyby ktoś normalny miał taką okazję, to by ją po prostu wykorzystał. A ty teraz będziesz nam pół roku pajacował i opowiadał, jak to ty nie przegrałeś, zasłużenie czy coś takiego. Znowu będziesz nam kity żenił. I spójrzcie tutaj na co niektóre posty. To jest post dodany zaraz po kilka minut po walce. Tutaj, wiecie, już on ma na wszystko wywalone. Ale to, co pisze w kolejnych postach, to jest naprawdę, naprawdę żenada, bo nie, nie lepiej powiedzieć: Dobra, dostałem w pierdol i tyle. I tyle, koniec tematu. A nie jakieś tłumaczenia. No, czytajcie to, przecież to jest. Tu się przynajmniej przyznaję, że nie wiedział, co pisze w pierwszym poście, ale naprawdę to jest żenujące. Zresztą. Jak żenujące jest całe zachowanie żuroma, co za chwilę Wam pokażę dokładniej, bo są jeszcze dwie sprawy, o których trzeba powiedzieć. Pierwsza z tych spraw to jest waga Andrzeja i jego sylwetka. Tu macie jego zdjęcie z Instagrama. No i wygląda ok, tak. Myślałem, że schód, coś tam, ale zobaczcie tutaj, na to, jak wychodził. Do walki, takie udało mi się porobić screeny Ponieważ nie mogę udostępnić Samej walki, bo zaraz Mi zablokują film Zobaczcie, czy to jest ten sam Andrzej Czy Andrzej po prostu bawi się photoshopem Nie wiadomo Andrzej też nam w zeszłym roku Zapowiadał, że on schudnie Że on będzie ważył 90 kilo, zabije grubasa Ważył 112 kilo Nie wiem czy pamiętacie, ale można to sobie sprawdzić Wczoraj na wagę Wniósł 109 kilo także te Andrzej, twoje diety, kateringi to co ty pieprzysz na tym instagramie to jest jedno wielkie gówno i steg bzdur a teraz pokażę jakiego oszustwa się dopuściłeś i jakim jesteś naprawdę człowiekiem i to właśnie jest to oszustwo, konkurs Andrzeja na to, że da komuś bilet no i nie dał biletu, ja napisałem do chłopa, który dostał Tutaj pisaliśmy przez chwilę i na koniec tuż przed galą napisał, że nic nie ma, nic nie wie. Także Andrzej, jesteś zwykłym fiutem i proponuję ci obejrzeć parę relacji na Instagramie, co krzyczeli ludzie, jak zostałeś znokautowany, bo to o tobie ludzie sądzą. Jesteś zwykłym frajerem, nic więcej. Tyle na dziś ode mnie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.